Witam, tu Andrzej Eisler, wasz leśnik w Beskidach. Jesteśmy w mojej pasiece w Żabnicy, Beskid Żywiecki, koło starej chaty w Beskidach, gdzie mamy małą agroturystykę, tylko 6 do 6 miejsc noclegowych. No, chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest piękna pogoda. Właściwie mój kanał to powinien się nazywać Leśnik Szczęśliwy Emeryt w Beskidach, bo od 2 lat jestem już na emeryturze. Dzisiaj piękna pogoda, plus 16 stopni, no i pszczoły pracują bardzo intensywnie jak na tą porę roku, ponieważ już się zdążyły mocno rozwinąć i jest rozwój taki, jak w innych latach, dopiero nieraz po połowie kwietnia. Noszą pyłek, noszą bardzo dużo pyłku, a to świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie na pyłek, że jest tam bardzo dużo czerwiu. Bardzo dużo larw, które trzeba wykarmić. Od złożenia jajka przez matkę do wylęgu larwy trwa 21 dni. To jest te 21 dni, które przez pierwsze 3 dni są karmione mleczkiem. Młoda pszczoła ma tego mleczka dużo, taka co się wylęgnie, znajdzie czyścicielką, później karmicielką i tak ma zdeterminowane wszystkie swoje około do 40 dni życia, a matka musi składać w sezonie nawet ponad 2000 jajek na dobę. Silna, dobra matka, wtedy rodzina jest silna, a 2000 jajek to jest więcej niż sama waży na dobę, co daje takiego powera. Oczywiście mleczko, zapotrzebowanie na mleczko i na młodą pszczołę w tym okresie też jest bardzo duże. No i na pyłek, ponieważ trzeba karmić bardzo dużo larw, które od 3 dnia do 21, a właściwie krócej, bo później są zasklepiane, są karmione matką miodowo-pyłkową. Bardzo rośnie właśnie na wiosnę, szczególnie jak jest taki intensywny rozwój. Ostatnio jak robiłem filmik, to latały tylko w tych najsilniejszych rodzinach intensywnie. Dzisiaj latają wszędzie, mimo że dzisiaj 23 marca jest sobota, godzina 14, czyli latały prawdopodobnie godzinę, 2 godziny temu, jeszcze bardziej intensywnie. Wtedy latały w silnych rodzinach, teraz latają we wszystkich. We wszystkich, które przeżyły. Także ruch w pasiece niesamowity. No piękny widok. Piękny widok, prognozy są dobre. Święta ma być ponoć 20 stopni, a święta już za tydzień. No za tydzień święcimy jajka. Wielkanoc za 8 dni. No bardzo, bardzo fajnie. No dobrze by było, żeby już zima nie wróciła. Ostatnio było kilka chłodniejszych dni. Były poranne przymrozki, ale nie było tragedii. Na Rysiance jeszcze śnieg w górze widać. No, żeby ten filmik nie był za długi, to będziemy go kończyć. Tam była Rysianka, z tej strony jest Barania Góra. Zacznie się już praca w namiocie foliowym.
na grządkach. Oczywiście drzewka już obrobione. Do usłyszenia. Andrzej Ejster z Pasieki koło starej chaty w Beskidach. Hej.